Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak w Scratchu narysować idealne koło i to jeszcze później ulepszymy, bo to koło będzie, jak widzicie, kolorowe. Zapraszam. Zaczniemy od początku gry, czyli kliknięcia zielonej flagi. Ze zdarzeń wybieramy, kiedy kliknięto zieloną flagę. Ma się coś zadziać. Od tego momentu nasz duszek będzie rysował koło. Ustawmy go sobie więc w takim miejscu, żeby mógł zacząć i żeby się zmieścił. Gdy go ustawimy gdzieś tutaj, to nie będzie miał miejsca. Więc tutaj ustawiam gdzieś trochę w górnym lewym rogu. I dla bezpieczeństwa ustawię klocek idź do tego miejsca, co spowoduje, że właśnie do tego miejsca, do tych współrzędnych tutaj, X, Y, mój duszek pójdzie gdziekolwiek będzie. Klikam zieloną flagę, on tu zawsze wróci. Zobaczcie, te współrzędne możemy sobie tutaj zobaczyć X, Y. Możemy je tu ręcznie wprowadzić też. Teraz, żeby duszek zawsze zaczynał w tym samym kierunku moje koło, bo jak zatrzymamy go tutaj i będzie w innym kierunku, to nam później może zacząć w tą stronę i znowu się nie zmieści. Więc bezpieczniej jest, jak damy mu ustaw kierunek na 90, czyli zobaczcie, jak kliknę właśnie dokładnie w prawą stronę. Zawsze tak będzie zaczynał. Z tego miejsca i w prawą stronę. No i teraz, żeby zrobił koło, mogę sobie zrobić to na kilka sposobów. Najprostszy z nich to będzie powtórzenie. Koło najdokładniejsze, jakie mogę zrobić, to będzie 360°, ponieważ każda figura zamknięta oprócz trójkąta ma 360 stopni. Więc będę powtarzał coś 360. Na pewno będę powtarzał przesunięcie, i na pewno obrót. Tutaj chcę w dół, więc zgodnie ze wskazówkami zegara. Ponieważ 360 razy będzie robił, ten obrót musi być bardzo malutki. Dam na razie 1. O ile stopni? 360 podzielić na 360 to jest 1. O 1 stopni, bo 360 stopni musi być. Sprawdźmy, co się stało. Zobaczcie, mój duszek już robi okrąg. Myślę, że spokojnie mogę tu dać większą wartość, przesunięcie o 2, więc będzie to większe koło, bo z każdym przesunięciem będzie 2 kroki robił, zanim kąt zmieni. I sprawię, żeby mój duszek zaczął rysować. W tym celu tutaj na dole dodaję rozszerzenie i wybieram pióro. Teraz mogę wybierać sobie tutaj różne klocki odpowiedzialne za rysowanie. Wybiorę sobie kolor pisaka może. Na przykład niech będzie zielony. Wybiorę sobie grubość tego pisaka, czyli ustaw rozmiar. Nie zmień rozmiaru, bo będzie za każdym razem coraz większy, a ustaw na konkretny rozmiar. Także tutaj zaraz na początku. Na razie zostawię jeden, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica. I najważniejszy klocek, przyłóż pisak. Kiedy nacisnę zieloną flagę, zobaczcie, on przyłoży pisak i zacznie rysować. Teraz zobaczcie, że tu powstało mi takie coś, ponieważ stał w tym miejscu i do miejsca startowego ruszył się, więc warto by było wyczyścić wszystko właśnie po momencie, kiedy on pójdzie w to startowe miejsce, tutaj. Włączam to i mój kotek rysuje koło. Teraz widzę, że lepiej byłoby go na środku ustawić, więc ten X poziomo, nie na minusie, czyli nie na lewej stronie, a wyzeruję sobie to dokładnie do zera. Zobaczcie, dzięki temu on zacznie mi tu od środka. Ciach i rysuję kolor. To jest grubość 1. Jeżeli zwiększę tutaj na przykład na 5, wystartuję grę, to zrobi mi grubości 5. Już jest lepiej widać. Ale zróbmy coś ciekawego z tym kołem. Ono już jest oczywiście zrobione, już działa. Ale ustawmy na 10, żeby było bardziej widoczne. A teraz kolor nie będzie zielony, a zrobimy sobie tęczę. Czyli weźmiemy sobie zmień kolor pisaka o ileś tam, o 10 na przykład. Oczywiście to mogę zostawić, bo startowy kolor może być zielony, żeby zawsze robił te same kolory, bo zawsze wtedy od zielonego będzie robił po 10 wartości zmienią. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Zobaczcie. Ale ten klocek nie wsadzimy sobie tutaj ze zmianą koloru,
o 10, bo tylko raz zmieni, ustawi na zielony, zmieni raz o 10, czyli jak widzicie na taki trochę bardziej ciemny zielony i to tyle. Tutaj jest pętla, gdzie 360 razy coś powtarza, więc w tej pętli zmieniajmy kolor. Zobaczcie, co teraz się stanie. No właśnie, i zobaczcie, jaki fajny, kolorowy kształt nam powstał koła. Bo za każdym z tych 360 powtórzeń zmienia także kolor. No i okej, nasz skrypt działa, zostawimy go tak, jest bardzo fajny, ale jedno jeszcze tutaj. To wszystko będzie działać, natomiast uczmy się dobrych praktyk w programowaniu i każdy skrypt powinien się kończyć. Zapamiętajcie, ja też czasem zapominam w Scratchu. Scratch to wybacza i nic tu się nie stanie, natomiast w innych językach programowania skrypt może już się nie wykonać. Więc zapamiętajmy, że tak trzeba robić. Biorę sobie zatem kontrolę i zatrzymaj. W tym momencie wszystko mogę zatrzymać, bo tu się kończy cały program. Natomiast jeżeli tu będą różne skrypty, to każdy skrypt zatrzymujemy zatrzymaniem tego skryptu, tego konkretnego, żeby inne nie przestawały działać. My mamy jeden, nie ma to znaczenia. Nasz skrypt jest wykonany. Sprawdźmy jeszcze raz, czy wszystko działa. No i działa. Nasz kotek narysował piękne koło. A to są skrypty odpowiedzialne za stworzenie tego koła kolorowego. No zobacz, jakie to jest straszliwe badziewie. To jest najbrzydsza i najgłupsza rzecz, jaka jest. Zatem dziękuję. Jak widzicie sami, jest to bardzo proste. Jeżeli wam się podobało, zostawcie pod filmem lajka, zostawcie suba, najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy nic was nie ominie. A ja zapraszam do kolejnego poradnika. Trzymajcie się, hej.